dobry Państwu. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Kalinowski. Dzień dobry. Historyk, chociaż nieskończony zdaje się, tak, bez magisterki. Dziennikarz muzyczny, dziennikarz sportowy, pisarz, który się specjalizuje w opisywaniu kryminalnych historii II Rzeczypospolitej, ale nie tylko, ponieważ niedawno wydał książkę, która będzie przedmiotem naszej rozmowy, przynajmniej kawałka. Grzegorz jest autorem, no właśnie, książki Załoga, którą chciałem pokazać w związku z tym, że ta książka jest w pewnym sensie świadectwem buntu, ponieważ opowiada o antysystemowych działaniach muzyków rockowych, w szczególności punk rockowców, o kapelach punk rockowych i o tym, jak w latach 80. no, muzycy punk rockowi, muzycy rockowi uczestniczyli w opozycji, albo nie uczestniczyli w opozycji, bo to środowisko było podzielone i niektórzy byli bardziej koniunkturalni. Zupełnie jak ta kapela, w której postawy muzyków są zupełnie różne, od chęci zrobienia kariery za wszelką cenę, trochę tutaj spoileruję, przez też uczestniczenie w opozycji. Także ta załoga, ta grupa kilku chłopaków jest jakby odbiciem, takim przekrojem społecznym ludzi, którzy robili wtedy muzykę, albo próbowali robić bunt, albo robić kariery na tej muzyce zgodnie z zasadą Malcolma McLarena, wielki rock'n'rollowy szwindel. Aha. Ale akurat powiem Ci tak, że bo rozmawiamy o świadectwie buntu, prawda? I rozmawiamy o środowisku tych muzyków rockowych, subkulturze punk rocka na przykład, prawda? Subkulturze reggae, trochę subkulturze hipisowskiej, ale ta subkultura punk rocka była najwyraźniejsza. To ja niedawno rozmawiałem z Tomkiem Lipińskim, który powiedział, wiesz, i mówi, ja żałuję, że ja właściwie nigdy nie szedłem do podziemia, że nie byłem uczestnikiem tych zdarzeń, że nie byłem czynnym opozycjonistą. Ja mówię, ale wiesz co, nikt od tego cię nie oczekiwał, bo dla nas ta muzyka to było wytchnienie. No? Myśmy kończyli jakieś tam, nie wiem, drukować bibułę, czy tam składać jakieś książki, kolportować coś i właściwie chodziliśmy na odpoczynek słuchać koncertów tych ostrych kapel. No tak, ale to środowisko było podzielone właśnie. Na ile ci muzycy, na ile to środowisko rzeczywiście było antysystemowe? Znaczy, antysystemowi byli wszyscy, dlatego że większość zdecydowana była antysystemowa, dlatego że system nie pozwalał grać takiej muzyki. Ewentualnie czasami traktował ją jako wentyl. Dajmy im, oni są czasami antykościelni, oni są niezwiązani bezpośrednio z Solidarnością. No to wypuśćmy ich na scenę, zobaczymy, co z tego będzie. Moim zdaniem, tak jak wynika z wielu dokumentów, które pochodzą z archiwów, Służba Bezpieczeństwa raczej to lekceważyła, podobnie zresztą jak i większość podziemia, dla którego były to takie zjawiska, które jakby nie podlegały definicji. Jedna i druga strona nie za bardzo wiedziała, co z tym zrobić. Moim zdaniem jednak bardziej zagrało to na niekorzyść komuny, bo komuna jednak trzymała się bardzo mocno hasła, kto nie idzie z nami, ten jest przeciwko nam, a ci chłopcy, ci muzycy na pewno nie szli razem z nimi. No dobrze, ale zobacz, sam wspomniałeś, że były jakieś wentyle bezpieczeństwa. No to były na przykład to, że tam Izrael czy Dezerter wypuścił jakiś singiel w Tom Presie. O, bodajże, nawet duże prawda? Płyty i no właśnie, Izraela tak? Wyszła bodajże no, w Wifonie. To był jakiś flirt z systemem, tak? No był Jarocin, prawda? O którym wszyscy mówili, że to jest wentyl i skądinąd wiadomo, że Jarocin jako taki był dosyć, no nie wiem czy starannie, bo to oczywiście kwestia staranności, to jest kwestia też zrozumienia tego, co się tam dzieje, ale na przykład jest ogromna dokumentacja fotograficzna z Jarocina, gdzie SB-cy tam identyfikowali ludzi, identyfikowali subkultury, sobie to opisywali, próbowali to wyjaśnić, a potem, trzeba pamiętać, że potem był Jarocin również wykorzystywany do takich akcji antyopozycyjnych, bo na przykład w momencie, kiedy działacze Ruchu Wolność i Pokój rozdawali ulotki na rzecz uwolnienia Sławka Dudkiewicza, no to były takie, powiedziałbym, inicjatywy, żeby to ośmieszać, prawda? Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale znaczy... to zupełnie nie wychodziło. Oni byli niewiarygodni, bardziej wierzono VIP-owcom i to było zrozumiałe, bo to było właśnie kontrsystemowe. Liczyło się to, żeby być przeciwko komunie, niż jakieś próby właśnie ośmieszania waszych akcji przez Służbę Bezpieczeństwa czy milicję. No, moim zdaniem im to zupełnie nie wyszło. Oni tego ruchu, tego problemu kompletnie nie rozumieli, byli oderwani od rzeczywistości, co zresztą dotyczyło nie tylko tego sektora życia. Wielu wielu przypadkach żyli właśnie w takiej bańce wymyślonej, w której uczestniczyli, w którą wierzyli także sami funkcjonariusze. No nie, ja myślę akurat trochę o młodych ludziach, nie tylko o funkcjonariuszach, że tak powiem, starszych panach w garniturach albo tam w płaszczach ortalionowych, no tylko myślę o młodych ludziach. To były raczej dżinsy marmurki, nie, no, tak zwane federacki, czyli torby, w których mieli swoje akcesoria. No sam zresztą najlepiej wiesz, jak oni wyglądali. Ale wpadli na ten pomysł, żeby się podczepić pod Jarocin, tak? Czy pod inne imprezy, więc widzieli w tym problem, tak? Nie, aż tak to, że nie rozumieli, to jedno, a to, że nie bagatelizowali, to drugie. Zresztą sam opowiadasz na różnych spotkaniach o tym, że przeanalizowałeś akta rozpracowania grupy pankowców z Poznania, gdzie oni odstąpili od tego bardzo ciekawym wnioskiem, że oni nie są interesujący, bo to są de facto faszyści. Tak, i to w dodatku tacy śmieszni. To była operacja Agrawka i o dziwo skoncentrowano na tym dość duże środki, dość dużą uwagę, a był to bodajże rok 80, 81, czyli taki początkowe stadium. Oni to zlekceważyli, potem im się to najwyraźniej wymknęło z rąk. Tak jak mówię, nie potrafili tego zdefiniować i zrozumieć. No, wzięli pankowców za faszystów. Za faszystów, tak. Znaczy, wydaje mi się, że ta sympatia do faszyzmu, to jeżeli chodzi o aparat władzy, to chyba trwa do teraz, a nawet tolerancja jeszcze się wzmocniła. Słuchaj, ale to przejdźmy płynnie, bo Ty też jesteś dziennikarzem sportowym i bardzo ciekawie opowiadasz o kibicach, tak? O tym, skąd się bierze agresja na stadionach, czym Cię motywują ci najbardziej, że tak powiem, zradykalizowani kibice, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład te grupy kibicowskie, które odwoływały się do no, takich nacjonalistycznych, ksenofobicznych haseł, to byli często ludzie, którzy wywodzili się też z muzyki, tak? Bo pamiętamy, że na przykład na początku lat 90. to środowisko skinheadów, czyli tam zwolenników muzyki oj, czy jak ona się tam nazywała, się dosyć głęboko przenikało no tak, z kibicami. Ale wtedy niewiele było grup, tak naprawdę oni słuchali muzyki z zachodu, grup polskich nie było zbyt wiele. Ale chciałem podkreślić jeden fakt, że przemoc wśród młodych ludzi, przemoc w grupach, chęć takiej plemiennej walki jest od zawsze. W tej chwili kanalizuje się to, czy kanalizowało się, bo ten problem nieco się zmienił, jest naprawdę lepiej niż paręnaście lat temu. Kiedyś każde porządne wesele musiało się zakończyć mordobiciem. Kiedyś... Tak jak wspominał mój tata, na Woli ci sprzed wiaduktu tłukli tych zza wiaduktu, albo na odwrót, czyli chłopaki z Woli tłukli chłopaków z Pragi, czy wspominają ludzie, którzy pamiętają pierwsze koncerty big beatowe, że w kinie Jutrzenka, czyli w takim kinie plenerowym na ulicy Rozbrat, chłopaki z Powiśla tłukli chłopaków z Woli, bo ci im zabierali dziewczyny czy chłopaków ze Śródmieścia. Zawsze była taka potrzeba rywalizacji, tłuczenia się, która w tych naszych czasach muzycznych, o których wspominałeś, no doprowadziła do tego, że wokalista Dezertera, nieżyjący już Skandal, tak skomentował sytuację w Jarocinie. Doprowadziliście, czy zrobiliście tak, że staliście się ponumerowanym bydłem, czy zrobili z Was ponumerowane bydło. Było to po tym, jak metalowcy z punkami po prostu tłukli się, tak jak kibice na największych zadymach. I wtedy organizatorzy Jarocina byli zmuszeni podzielić publiczność wielkim płotem na publiczność punkową i metalową. No, tłuczenie się popersów z punkami wcześniej, gitowców czy hipisów z punkami. Wszyscy się tłukli ze wszystkim, mieli potrzebę umundurowania swoich barw. Oczywiście równolegle jechała ta kultura, subkultura kibicowska, ale ona nie wzięła się jakby z niczego, nie wzięła się z powietrza, wzięła się no, z takiej naturalnej, ale niezdrowej potrzeby rywalizacji i zamieniania tego w... Sądząc po tym, że chodzisz w czarnej skórze, jesteś człowiekiem niezwykle agresywnym, podejrzewam. Tak, cholernie. Chętnie walniesz w mordę każdego. Trochę bym się z tą pokłócił, bo ani hipisi, ani pankowcy nie mieli w swoim metosie jednak przemocy. To jakiś sytuacja, raczej wręcz przeciwnie właśnie, nie wiem, pamiętam, że w latach 80. sporo ludzi, którzy na przykład odmawiali służby wojskowej, byli związani z jakimiś subkulturami, prawda? Tak, ale wczoraj rozmawiałem z kolegami, którzy właśnie wspominali czasy, kiedy no, istniały całe takie grupy punków, chuliganów, które podchodziły czy na giełdzie płytowej, czy pod remontem i i zupełnie... Pewnie przebrani za punkowych ci. Albo, nie, albo no. Nazi punks też taki był przecież ruch. To myślę, że on tam się gdzieś przekształcił w skinów albo... Ale wiesz co, trochę zaprzeczasz, bo chciałem Ci powiedzieć, że sam opowiadasz o tym, że właściwie historia polskich konfliktów kibicowskich o podłożu rasistowskim to jest kwestia dwudziestolecia międzywojennego i meczu Cracovia-Wisła w 20 którymś roku. To Ty pamiętasz, ja nie pamiętam. I tam po raz pierwszy przyjechał antysemityzm na trybuny. Tak, ale to była taka rozpacz kibiców Wisły Kraków. Oni szukali jakiegoś punktu, który by ich oddzielał od kibiców Cracovii. Obydwa kluby miały takie niepisane zasady, takie statuty, w których z dzisiejszego punktu widzenia jest to kompletnie śmiesznie i odwrócone. Cracovia zatrudniała czy przyjmowała do klubu, no były kluby. Dzisiaj jakby nie potrafimy tego zrozumieć, co to jest klub piłkarski. Dla nas to jest teraz miejsce pracy piłkarzy, w którym zatrudnia się piłkarzy, ludzie przychodzą, kupują bilety i to oglądają. Kiedyś klub polegał na tym, że przychodzisz do klubu, jesteś tam, jesteś jego częścią, trenujesz i praktycznie przez całe życie nie zmieniasz barw klubowych. Trochę komunistyczna utopia, powiedziałbym. Albo... No nie, raczej utopia dżentelmenów bym powiedział. Może, tak. I Wisła była klubem, który miał skupiać wyłącznie Polaków. W Krakowie był klub Jutrzenka, który skupiał wyłącznie Żydów i był klub Cracovia, który był otwarty dla wszystkich. W momencie, w którym w towarzyskim meczu, który był grany 3 maja bodajże 1925 roku, Wisła rozegrała go z Cracoviem na rzecz PZPN-u. PZPN wtedy miał dziurę budżetową i zaapelował do klubów, żeby 3 maja w Święto Narodowe kluby zagrały takie mecze i przeznaczyły potem dochody na federację. Cracovia prowadziła na boisku Wisły bardzo wysoko. Kibice stawali się coraz bardziej nerwowi i próbowali szukać czegoś obraźliwego na kibiców Cracovii. Ta pierwsza różnica to właśnie była ta różnica w doborze zawodników. Tam bodajże było 2 czy 3 zawodników pochodzenia żydowskiego i od razu ta niechęć została przelana i na Żydów grających w Cracovii i na arbitra z Bielska Białej, który też był Żydem. Bardzo szybko po prostu udało im się znaleźć sprawców tego nieszczęścia i od tego się zaczęło. Przybrało to już takie rozmiary na tyle drastyczne, że w czasie I wojny światowej jeszcze była próba stworzenia w kryzysowej sytuacji wojennej wspólnego klubu, który by zrzeszał i Krakowie i Wisłę. Potem oczywiście były te święte wojny, ale nie było takich aktów czy przemocy, czy agresji słownej. Było tam parę bijatyk gdzieś tam na dworcach, czy pod stadionami, ale to jeszcze były takie rzeczy, które były do wytrzymania. Ale ten przełom nastąpił właśnie w momencie wielkiej sportowej frustracji, która skończyła się ksenofobicznym atakiem, który najpierw objął zwykłych, prostych kibiców, aż dotarł nawet do notabli klubowych, którzy też tej agresji słownej brali udział. I w tym momencie zakończyła się jakakolwiek współpraca między klubami. Od tego czasu, żeby Wisła zagrała z Krakowią, czy Cracovia z Wisłą, muszą być na to, krótko mówiąc, papiery, czyli albo los spotyka ich w rozgrywkach ligowych, jeżeli grają w tej samej klasie rozgrywkowej, albo grają w Pucharze Polski i losowanie ich wyznaczy. Nie ma żadnych gier towarzyskich, nie ma żadnych kontaktów międzyklubowych. Wszystko dlatego, że była luka w budżecie PZPN-u, tak? Wszystko, tak. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale słuchaj, wróćmy do lat 90., bo znowu uciekliśmy gdzieś strasznie daleko. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym meczami podwyższonego ryzyka były mecze między klubami żydowskimi. A to dlatego, że... Bogaci Żydzi chcieli się... Nie. To była specyfika klubów żydowskich. Każdy klub był polityczny. W zasadzie każdy klub podlegał pod jakąś organizację społeczną czy polityczną. I dzisiaj mamy... To przekłada się na współczesny Izrael. Bejtar jest klubem prawicowym. Zresztą jak sama nazwa wskazuje. Hapoel jest klubem... Ludowym. Jest klubem ludowym, jest klubem robotniczym. Sam byłem świadkiem, jak na sektorze Hapoelu rozwieszono wielką czerwoną flagę z sierpem i młotem. a z kolei Maccabi jest klubem sionistycznym, wziął się sionistycznym, ale nie rewizjonistycznym jak Bejtar. No dobrze, ale wróćmy do tych lat 90. Znaczy, czy to, że kibice zaczęli wnosić hasła polityczne na stadiony, bo powiedzmy w PRL-u tak jednak nie było, tak? No wiadomo, oni też byli antysystemowi, tylko chyba bardziej im chodziło o to, żeby komuś przywalić, milicjantowi przywalić, niż żeby to miała być jakaś walka z ustrojem. Natomiast nagle się to zrobiło strasznie polityczne, tak? Oczywiście w bardzo nieprzyjemnym kierunku, no bo to były te, no wszystko zaczęło się od antysemickim, ale także rasistowskie haseł w momencie, kiedy się zaczęli pokazać czarnoskórzy piłkarze. Skąd to się wzięło, jak myślisz? Znaczy, nie chce mi się wierzyć, że oni znali historię luki budżetowej PZPN-u. Nie, oczywiście ani nie znali tamtej historii związanej z Wisłą Kraków, bo to czasami kibice i Wisły i Krakowi tego nie znają, nie mają o tym pojęcia. A że było zabawniej, jeszcze mały komentarz na temat właśnie stosunków między klubami krakowskimi, no to stąd to nazewnictwo. Kibice Wisły Kraków w momentach niezdrowego uniesienia mówią nie inaczej o pasach jak Żydzi. No z kolei ci odpowiadają im psy, dlatego że to był klub milicyjny przez pewien czas. Ale że było śmieszniej, parę lat temu był derbowy mecz, w którym to decydowały się losy Mistrzostwa Polski, utrzymania Krakowi w Ekstraklasie, w którym to Wisła wygrała po rewelacyjnej, fantastycznej grze dwóch piłkarzy z Izraela. Czyli historia kompletnie się odwróciła, jakby nastąpiło zaprzeczenie tej tradycji. Wszystko w zasadzie powinno runąć w gruzy. Tak naprawdę odmawiasz mi odpowiedzi na pytanie, czy awantury piłkarzy to jest świadectwo buntu? To jest takie działanie antysystemowe, które właśnie od czasu do czasu jest kanalizowane w sposób ksenofobiczny, no bo czasami się mówi, że kibice to jest elektorat PiS-u. Ci ludzie z tych trybun najbardziej krzyczących i dopuszczających się aktów agresji wcale nie głosują na PiS. Albo nie idą na wybory w ogóle, ale albo poglądy mają często straszne. No słuchaj, byłem w Hajnówce na marszu tam upamiętnionym z żołnierzy wyklętych, który de facto jest próbą upokorzenia Białorusinów mieszkających. Taki największy baner był z Jagiellonią Białystok, z wielką literą J pośrodku. A, no tak, słusznie. A żeby było ciekawiej, kto jest założycielem Jagiellonii Białystok? Na pewno jakiś Żyd teraz powiesz. Nie, pułkownik Mikołaj Kawielin. Aha, Rosjanin, dobrze. Tak. I któremu to kibice, który jest pochowany w Warszawie na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym i do którego to kibice Jagiellonii od czasu do czasu przyjeżdżają i składają wiązanki kwiatów, tak jak na grobie pana Nisem Bauma, założyciela klubu kibica Legii Warszawa, zawsze są wiązanki od warszawskich kibiców. I no znaczek Legii. No dobrze, to chciałem powiedzieć, że dla mnie nawet bardziej charakterystyczne to niż ten J z loga Jagiellonii Białystok na największym banerze było to, że po prostu organizator, taki młody stosunkowo mężczyzna, podziękował środowiskom kibicowskim za udział w marszu i w jego organizacji. Więc jednak to możliwość identyfikowania ich po tej stronie jest no niestety bezsporna, chociaż nie musimy uważać, że wszyscy są tacy sami. No też chciałbym zwrócić uwagę na to, ile było uczestników tego marszu? 150. Rzeczywiście było niedużo jak na... Było powiedzmy 150 i jakim środowiskom kibicowskim? No z jakich klubów? Czy on był w stanie wymienić, kto z jakiego regionu Polski przyjechał? Nie. To znakomicie brzmi i to stwarza takie wrażenie, że faktycznie wszyscy, którzy chodzą na mecze, ich popierają. Wtedy bierzesz kalkulator i przeliczasz, że wszyscy ci, którzy byli na ostatniej kolejce ligowej, są po prostu popaprańcami, którzy byliby w stanie pojechać do Hajnówki. No nie, to mam ciągle spór, bo jak rozmawiam z kolei o mojej książce, która mówi o kibicach, to mówią, ale przecież nie wszyscy kibice są tacy, to jest absolutna mniejszość. Tak, zgadzam się, absolutna mniejszość. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego policja nie może sobie z tym poradzić, bo to że są hasła rasistowskie i transparenty rasistowskie, to jedno, ale to są po prostu często niebezpieczni bandyci, tak? I właściwie tam co, nie wiem, na 100 rocznie meczach piłkarskich jest popełnione przestępstwo, tak? Nie tam wykroczenie polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej, tylko jakieś przestępstwo. No, policja zawsze to tak tłumaczy, że oni mają większe sprawy do rozwiązania i takich detale ich nie interesują, że oni zarzucają sieć na jakieś absolutnie grube ryby i zawsze opowiadają o tym, że no, będzie ogromna bomba i w ogóle rozpracują jakąś grupę i to jest tak z roku. No to powiem Ci, jak to wygląda w tej chwili, ponieważ rzeczywiście oni opowiadają, jak to polują na wielkie ryby, natomiast jeżeli chodzi o rezultaty rozpracowania kibiców, no to Centralne Biuro Śledcze, już w ogóle ciekawe, że Centralne Biuro Śledcze wchodzi w kibiców, bo to jednak średnie jest ta ranga, konfiskowało 70-80 ton materiałów pirotechnicznych, więc no, to nie grube ryby polują, tylko takich dzieciaków, którzy wnoszą te race czy petardy. No dobrze, już żeśmy przeszli do czasów naturalnych, naturalnych obecnych, tak? W tej chwili, do czasu teraz. To powiedz, widzisz jakiś bunt teraz? W Mugrzycy? No, o kibicach? Wydaje mi się, że żeby był bunt, trzeba byłoby zamknąć internet. Gdybyś zamknął stację telewizyjną, nie byłoby żadnego buntu, moim zdaniem, i rządzący o tym wiedzą. No bo co, no nie ma telewizji, jest internet. Coraz mniej ludzi młodych operuje telewizją, telewizorem. Liczy się internet. Albo musiałby zniknąć internet, albo Facebook. I wtedy mielibyśmy taką sytuację jak z akta. I wtedy ludzie by wyszli na ulicę. Na razie ta woda jest ciepła. Na razie są paszporty, więc można sobie wyjeżdżać za granicę i nie ma chyba takiej świadomości, co się kryje za rogiem, co nad nami wisi. To wszystko jest w sferze takiej totalnej abstrakcji. Ale wiesz, no rzeczywiście, no jak się poruszamy po internecie, rzeczywiście ja nie mam kontaktu dużo z tymi tak zwanymi milenialsami czy tam młodszymi, ale jak popatrzymy właśnie na media społecznościowe, to ich wkurzają takie rzeczy, tak? Wkurza ich klimat, znaczy zmiany w klimacie, wkurza ich Kościół, no i ostatnio się interesują koronawirusem, tak? Znaczy z tą zmianą w klimacie to bym nie przesadzał. Ilu, jak myślisz, młodych ludzi to czuje? Nam się tak wydaje, bo ci młodzi ludzie, którzy mówią o klimacie, są tak samo aktywni, są tak samo głośni, wyrażają swoje opinie zdecydowanie, podobnie jak ci młodzi ludzie, którzy są rasistami, ksenofobami i ludźmi skłonnymi do agresji. Więc nie byłbym aż takim pesymistą, mówiąc o młodych nacjonalistach i nie byłbym niestety z drugiej strony takim optymistą, mówiąc o młodych ludziach, którzy chcą walczyć o klimat. Myślę, że to jest trochę tak, jak oceniano, teraz będę pisał książkę o Granatowej Policji w czasie II wojny światowej, w której Armia Krajowa i wywiad niemiecki oceniały nastroje w Granatowej Policji, że 20% współpracuje z Niemcami i robi to w sposób gorliwy, 25 do 30% pracuje dla rządu podziemnego i Armii Krajowej, a reszta chce przetrwać. Tu te proporcje byłyby jeszcze inne. No, parę procent z tej strony, parę procent z tej strony, a reszta pośrodku chce się po prostu bawić, żyć, pracować, zarabiać i nie widzi tego problemu. No dobrze, a Kościół? Wiesz, bo rzeczywiście, znaczy znowu, po relacjach rodziców i po zachowaniach w internecie, jednak mam takie wrażenie, że oni, konstytucja nic nie mówi, tak? Niezależność sądów nic im nie mówi, tak? Ale zmiany klimatu i, że tak powiem, denerwowanie się na księży katechetów, którzy nadużywają, że tak powiem, swojej roli albo w ogóle na, nie wiem, pazerność Kościoła, to jest coś, co ich naprawdę wkurza, no. Tak, ale to skąd w takim razie w ogóle jacykolwiek młodzi ludzie, którzy głosują na PiS czy na Konfederację, która generalnie jest antysystemowa, ale jednak trochę tam prokościelna i bogoojczyźniana. No nie wiem, no mam takie wrażenie... Ja też tego nie potrafię zrozumieć. Ja mam takie wrażenie, że jak kiedyś organizacje kościelne robiły taką dużą akcję Różaniec do granic, gdzie jakieś autokary jechały z różańcami po to, żeby się modlić na... Ależ ta akcja wróci, ale tam wróci. Raczej młodzi ludzie nie brali udziału. Ależ ta akcja wróci. Mamy teraz koronawirusa u granic Rzeczpospolitej i myślę, że wobec działań rządu, których w ogóle nie ma, jedynym działaniem, które może nastąpić, to mobilne relikwiarze. Pamiętasz ostatnią akcję z kościołem, ze szpitalem w Kielcach, który otrzymał relikwię świętej Faustyny. No to nic prostszego, skoro ta relikwia chroni szpital i chorych, to taką relikwię pakujemy do samochodu, zbieramy te relikwie i te relikwie jeżdżą wzdłuż granicy i jest na bank, że ten koronawirus do nas nie przeniknie, a jeżeli chcemy to uszczelnić do końca, organizujemy kolejny różaniec. No. Aha. Ale to co, to mówisz, że co, te relikwiarze by trzeba porozstać na przykład na granicach Unii Europejskiej, żeby Europa była w miarę bezpieczna, tak? To no, Watykan wiesz, się tym powinien zacząć. Znaczy, Europa ale... już jest chyba stracona, to już żeśmy ogłosili parę razy, że to musiałoby ruszyć z Polski. Nawet rechrystianizacja Europy pojawiła się wręcz oficjalnie jako takie zjawisko, którym ma się zajmować polski rząd, polskie władze i Rzeczpospolita. No, Jezus Chrystus został ukoronowany królem Polski i w pierwszym rzędzie widziałem prezydenta, który rozumiem jakoś tam... Znaczy ja jestem zrzekł się urzędu na jego... Ale jestem ciekawy, co by było, gdyby Niemcy to zrobili. Czy to byłby policzek wymierzony w Rzeczpospolitą, czy też bardzo korzystny wpływ ale Polski mówisz, na Niemcy. Co by było, gdyby Niemcy relikwiarze ze szczątkami świętych postawili na granicy na Dobrze, żeby Polacy... Gdyby Bundestag ogłosił, że Jezus Chrystus jest królem Niemiec. O, to ciekawe. To ciekawe rzeczywiście. Gdyby Jezus Chrystus został królem Francji. Czy to byłoby dobrze, czy źle? Myślę, czy oni by weszli w nasze kompetencje? Czy to byłoby dobrze, bo następuje rechrystianizacja Europy? I to jest to. Myślę, że dosyć daleko żeśmy odeszli od świadectwa buntu, chociaż no, skądinąd w Kielcach nie ma przypadku koronawirusa, nie? Od czasów, jak postawiono tam relikwie świętej Faustyny. Ale nie wiem, czy to jest szpital zakaźny. No, ale nie ma. No. Widocznie na całe Kielce oddziałowuje, bez względu na to, jaka jest jego specjalizacja. No tak, ale jeżeli Korona na Kielce spadnie do drugiej ligi, to... Będzie słabo, a jest to jeden z głównych kandydatów do spadku, skoro już rozmawiamy także o futbolu. Może trzeba powierzyć po prostu Koronę Kielce również relikwiom świętej Faustyny. To chyba wszystko, co mieliśmy dzisiaj do powiedzenia, nie? Chyba wszystko i dynamika zdarzeń jest tak duża, że być może 5 minut po ukazaniu się tego materiału wszystko będzie nieaktualne, bo to, co w tej chwili dzieje się w Polsce i to, co dzieje się w Europie, przyspiesza, zastanawiam się, czy jeżeli... Nie, myślę też o koronawirusie, czy... Przemysł zbrojeniowy zacznie produkować relikwiarze. Nie, myślę o koronawirusie już teraz tak całkiem poważnie, czy nie przesunie nam wyborów prezydenckich, jakie będą tego skutki, czy ta epidemia zostanie opanowana, czy wejdzie do Polski, czy rząd wzmocni, czy osłabi, czy będzie stan wyjątkowy, czy spotkamy się przy urnach w maju, czy na przykład 11 listopada, po 11 listopada. No, biorąc pod uwagę, że ten model chiński być może będzie przeważał, czy oby nie powiedzieć Korei Północnej, gdzie jak ktoś ryzykownie się zachowuje i może mieć gorączkę i przejechał chińsko, to się go po prostu zastrzeli na ulicy. Znaczy, ja tylko o tym piszę i zabawiam się jako literat, pisząc o tych sprawach. Ty jesteś specem i pracowałeś przy tym, ale wydaje mi się, że ilość danych pobranych będzie tak duża, że odpowiednie służby niekoniecznie będą potrafiły z nich skorzystać. Dziękuję bardzo. Co Pan na to jako ekspert? Nie wiem, nie znam pojemności serwerów służb specjalnych polskich obecnie. Zakładam, że jest tam mało informatyków, bo konkurencja na rynku jest za duża. I reputacja lepsza. Znaczy na rynku, a nie w służbach. No nie wiem, czy mnie pocieszyłeś. Chciałbym, żeby te służby były mocne, a z drugiej strony... No tak. No właśnie, nie przeciwko nam. To co, dziękujemy. Do widzenia Państwu.